Halloween za pasem, dlatego wskakujcie w strój ulubionego potwora, przygotujcie popcorn i szykujcie się na maraton horrorów z Kanal Plus Online. Oto kilka świetnych propozycji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Od ponadczasowych klasyków, przez horrory science fiction, straszaki dla całej rodziny, aż po psychologiczne kino arthouse'owe od studia A24 i współczesne postmodernistyczne perełki. Pierwszym skojarzeniem dla wielu osób, gdy słyszą słowo horror, są duchy i nawiedzone domy i nic dziwnego, bo jest to jeden z najpopularniejszych podgatunków. No bo w końcu u siebie powinniśmy czuć się bezpiecznie i filmy tego typu błyskawicznie rozbudzają naszą wyobraźnię, co jeśli w rzeczywistości nie jesteśmy tam sami. Jeden z najlepszych horrorów o tej tematyce, dostępny na Kanal Plus Online, to obsypany nagrodami film Inni w reżyserii Alejandro Amenábarra ze świetną kreacją Nicole Kidman w roli głównej. To historia matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci, które z powodu rzadkiej choroby za wszelką cenę należy chronić przed światłem słonecznym i właśnie dlatego ogromna rezydencja zawsze spowita jest mrokiem. Gdy bohaterka zatrudnia nową służbę, w posesji zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy, rozlegają się tajemnicze dźwięki, a dzieci rozmawiają z chłopcem, którego widzą tylko one. Film jest przepięknie nakręcony i wręcz ociekający atmosferą. Większość kadrów spowija gęsta mgła, a ciemność w przepięknie zaprojektowanym domostwie rozprasza jedynie światło świec, przez co udziela nam się niepokój bohaterki. Inni to także dzieło zachwycające jednym z najbardziej pamiętnych zakończeń w historii kina, nagradzającym widzów, którzy zdecydują się obejrzeć ten film więcej niż raz. Jeśli lubicie filmy o nawiedzonych domach, na Kanal Plus Online znajdziecie także Świetny sierociniec, słynny Dom na nawiedzonym wzgórzu na podstawie powieści Shirley Jackson, a na premiery Kanal Plus kultowe Lśnienie, Dom nocny, Nocne czuwanie, serię Obecność oraz komediowy Sok z żuka. Wasze dziecko najbardziej lubi złoczyńców Disneya i urwało głowy wszystkim swoim maskotkom? Gratuluję! Rośnie wam przyszły koneser horrorów. Tylko od jakiego tytułu zacząć jego przygodę z gatunkiem, tak żeby przy okazji go nie straumatyzować? Oczywiście od wspaniałej czarnej komedii Gremliny rozrabiają, za którą stoją takie legendy jak producent Steven Spielberg, ikona horroru reżyser Joe Dante i twórca Kevina samego w domu, scenarzysta Chris Columbus. To historia nastolatka Billa, który dostaje w prezencie przeurocze stworzonko o imieniu Gizmo. Wychowując Mogwaja, bo tak właśnie nazywa się ten gatunek, należy chronić go przed światłem, wodą i pod żadnym pozorem nie karmić go po północy. Ale oczywiście tak właśnie się dzieje i wkrótce zgraja wrednych potworków zwanych gremlinami zaczyna terroryzować małe, spokojne miasteczko. Ten film to absolutny klasyk kina przygodowego ze wspaniałą muzyką Jerry'ego Goldsmitha, do dziś będący jednym ze szczytowych osiągnięć w dziedzinie tradycyjnych efektów specjalnych dzięki fenomenalnie zaprojektowanym i zrealizowanym animatronicznym gremlinom. Te z jednej strony zachowują się tutaj jak postaci rodem z szalonych animacji z królikiem Bugsem, ale stanowią też autentyczne zagrożenie dla bohaterów i kreskówkowa makabra w tym filmie, w tym wspaniała scena potyczki z gremlinami w kuchni, doprowadziła do utworzenia kategorii wiekowej PG-13. Wśród innych propozycji dla małych, przyszłych wielbicieli horrorów, na Kanal Plus Online jest animacja Straszny Dom, a na premiery Kanal Plus Gnijąca Panna Młoda, Pogromcy Duchów Dziedzictwo i Nawiedzony Dwór. Muszę wam coś wyznać, jednym z głównych powodów, dla których do dziś kocham kino, jest moja dziecięca fascynacja wypożyczalniami kaset wideo, a szczególnie półek z horrorami. Jeśli macie podobnie, pozycją obowiązkową będzie dla was serial dokumentalny Krwawa Dekada, odpowiadający na pytanie, dlaczego tak wielu fanów uważa lata 80. za złoty okres tego gatunku. Twórcy programu przeprowadzili fascynujące, ekskluzywne wywiady z ikonami horroru, wybitnymi reżyserami, aktorami i twórcami efektów specjalnych, stojącymi za najbardziej kultowymi tytułami, a także kolekcjonerami, historykami i znawcami gatunku. Kolejne odcinki przyglądają się rozmaitym fenomenom z tamtego okresu, jak chociażby popularyzacji wypożyczalni kaset wideo i tak zwanych video nasties oraz narodzinom kultowych franczyz filmowych takich jak Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów i Halloween.
Serial analizuje także rozwój poszczególnych podgatunków, jak chociażby mojego ukochanego body horroru oraz szczytowe osiągnięcia tradycyjnych efektów specjalnych, w tym protetyce i animatronicznym kreaturom. To także wnikliwe spojrzenie, w jaki sposób pozornie rozrywkowe kino odzwierciedlało lęki społeczne swoich czasów, stanowiąc jeden z najdobitniejszych głosów kontrkultury, a także odpowiadające na pytania, jak horrory i takie zjawiska, jak chociażby seksualizacja przemocy, odbijała się echem w opinii publicznej. Ale Krwawa Dekada to przede wszystkim solidna dawka nostalgii przypominającej dziesiątki kultowych tytułów i scen, które rozbudzają naszą wyobraźnię po dziś dzień. Jednym z najciekawszych zjawisk ostatnich lat jest nowa fala arthouse'owych horrorów, których reżyserzy wykorzystują rozpoznawalne tropy i motywy do opowiedzenia historii głębokich psychologicznie, często filozoficznych i zachwycających autorskim językiem filmowym. Standardowymi przykładami tego nurtu są propozycje od awangardowego studia A24 i tytuły jednego z najciekawszych reżyserów ostatnich lat, Ariego Astera. Dziedzictwo Hereditary jest jego debiutem i od pierwszych scen widać, że mamy tu do czynienia z niezwykle unikalnym twórcą, fascynacji którym nie kryje nawet sam Martin Scorsese. To mrożący krew w żyłach portret psychologiczny rodziny artystki projektującej miniatury domów, zmagającej się z żałobą po śmierci oschłej matki. To jednak zaledwie początek jej problemów, bo nad rodziną zdaje się ciążyć związana z przeszłością tajemnicza klątwa i każde kolejne mroczne wydarzenie popycha bohaterkę i jej bliskich w stronę szaleństwa. Ari Aster jest niezwykle świadomym twórcą i grającym z naszymi przyzwyczajeniami i budującym niepokój gęstymi, powolnymi scenami. Dzięki temu z jednej strony wybrzmiewa psychologia bohaterów, w tym genialnej Toni Collette, która moim zdaniem powinna dostać za tę rolę Oscara i to jest skandal, że w ogóle nie została nominowana. A z drugiej, z każdą sekundą wzrasta w nas napięcie, wywoływane rzeczami dostrzegalnymi jedynie kątem oka. Jest to dzieło bardzo silnie potrafiące działać na podświadomość, którego seans może nie zawsze jest łatwy, ale jednocześnie diabelnie satysfakcjonujący, tym bardziej, że w pewien sposób mamy tu do czynienia ze smoliście czarną komedią. Dla koneserów horroru pozycja obowiązkowa. Jeśli to właśnie są wasze klimaty i widzieliście już ten film albo macie ochotę po prostu na więcej, koniecznie sięgnijcie po Midsommar w biały dzień, a także Bo się boi tego samego reżysera oraz Men Alexa Garlanda. Słuchajcie, z tymi tytułami to solidne trzepanie mózgu gwarantowane. Horror i science fiction to gatunki w podobny sposób wykorzystujące fantastyczne elementy do podbijania emocjonalnych i psychologicznych stawek historii. Jednym z najciekawszych przykładów z ostatnich lat są obie części serii Ciche Miejsce. Fabuła rozgrywa się 3 miesiące po apokaliptycznym wydarzeniu, gdy Ziemia została zaatakowana przez drapieżne monstra dopadające swoje ofiary, gdy te wydadzą choćby najmniejszy dźwięk. W filmie towarzyszymy zmagającej się z żałobą rodzinie, która co prawda jakoś adoptowała się do życia w ciszy, ale wkrótce wszystko może się zmienić, gdyż lada dzień na świat przyjdzie ich nowe dziecko. Reżyser John Krasiński, występujący tutaj także w głównej roli, w mistrzowski sposób od pierwszej sekwencji prowadzi tu fabułę, pokazując potwory jako autentyczne zagrożenie dla bohaterów, przez co praktycznie cały seans oglądamy wbici w fotel. Napięcie podbija doskonały sound design oraz fenomenalne aktorstwo, opierające się głównie na mowie ciała i wymownych spojrzeniach, w tym przez aktorkę, która jest faktycznie głuchoniema. W marcu przyszłego roku będzie premiera długo wyczekiwanego prequela, ale jeśli już teraz czujecie ochotę na więcej świetnych horrorów science fiction, w serwisie znajdziecie także takie tytuły jak Cube, Obcy, Ósmy Pasażer Nostromo oraz Istota i Pozesor. A teraz coś dla miłośników klasycznych slasherów, czyli X od studia A24, osadzony w latach 70. Jak powiadał Randy z kultowego krzyku, jeśli znalazłeś się w fabule horroru i chcesz przeżyć, pod żadnym pozorem nie uprawiaj seksu. I to zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla bohaterów X, czyli ekipy filmu pornograficznego, która od ekscentrycznych seniorów wynajmuje chatkę na odludnej farmie, aby nakręcić swoje najnowsze dzieło. Reżyser Ty West swoimi poprzednimi produkcjami, na przykład Domem Diabła,
udowodnił, że nie tylko rozumie gatunek, ale także perfekcyjnie odnajduje się w retrostylistyce. I X jako list miłosny dla tradycyjnych slasherów jest fantastycznie poprowadzony pod względem reżyserskim i na płaszczyźnie audiowizualnej. To dzieło doskonale zagrane, a także pełne autentycznego humoru, a to oczywiście oznacza zabawę ze schematami, efektownie zrealizowane sceny morderstw i świetne, tradycyjne efekty specjalne. Film doczekał się genialnego prequelu pod tytułem Pearl, będącym jednym z najlepszych filmów psychologicznych ostatnich lat, a wkrótce poznamy dalsze losy marzącej o sławie głównej bohaterki X w filmie Maxine, osadzonym w latach 80. w czasie VHS-owego boomu rynku pornograficznego. A jeśli macie ochotę na kolejne rollercoasterowe jatki, warto w serwisie sięgnąć także po serię Krzyk Wesa Cravena, niedawny Terrifier 2 Masakra w Święta oraz pastiszowe Bodies, Bodies, Bodies. Barbarzyńcy w mistrzowski sposób bawią się naszymi przyzwyczajeniami odnośnie relacji damsko-męskich w tego typu filmach. To dzieło, które zaskakuje praktycznie na każdym kroku i za każdym razem, gdy wydaje nam się, że już wiemy, co oglądamy, czeka nas nagły zwrot akcji, który wywraca wszystko dosłownie do góry nogami. Odkrywanie fabuły scena po scenie, a także tego, o czym ten film faktycznie jest, stanowi niesamowitą frajdę, dlatego im mniej o nim wiecie, tym lepiej dla was. Jak coś, to spoko, niczego nie zespoileruję. Film rozpoczyna się, gdy Tess, młoda dziewczyna, wynajmuje na Airbnb dom na mrocznym, zrujnowanym osiedlu, na którym nikt nie chciałby zostać samemu w nocy. Gdy okazuje się, że w środku jest inny lokator, pomimo iż początkowo rozsądek podpowiada jej, żeby odjechała w siną dal, mimo wszystko postanawia spędzić z nim noc. Po premierze tego filmu reżyser Zack Cregger z miejsca został okrzyknięty jednym z najbardziej obiecujących nowych głosów w gatunku. I nic dziwnego, bo od samego początku misternie buduje tajemnicę, ewoluując historię w niespodziewanych kierunkach i dzięki swojemu pastiszowemu sznytowi przy okazji oferując jeden z najciekawszych komentarzy społecznych, który wzbudzi niejedną dyskusję po seansie. A jeśli macie ochotę na więcej horrorów z pamiętnymi postaciami kobiecymi, warto obejrzeć takie klasyki jak Carrie, Dziecko Rosemary, a także nowsze propozycje jak Do ostatniej kości, Cenzor i Trzymający w napięciu Nie oddychaj. Sierota narodziny zła, dostępna na Kanal Plus Online, to historia 30-letniej seryjnej morderczyni, która ucieka z zakładu psychiatrycznego i dzięki swojemu niewinnemu wyglądowi udaje niespełna 10-letnią bezbronną dziewczynkę. W ten sposób trafia do domu artysty, który jest święcie przekonany, że po latach odnalazł swoją zaginioną córkę i bohaterka jest gotowa zamordować każdego, kto zagrozi, że prawda wyjdzie na jaw. Głównym powodem, dla którego warto docenić ten film, to ciekawa rola Isabel Furman w roli tytułowej morderczyni, w błyskotliwy sposób odmłodzonej tutaj dzięki tradycyjnym zdjęciom trikowym i to, że w odróżnieniu od pierwszej części, która była opowiadana całkiem serio, tutaj fabuła w pewnym momencie gwałtownie skręca w stronę świadomego kampu, dzięki czemu oglądamy film z takim przymrużeniem oka. Jeśli macie niedosyt creepy dzieci, w serwisie Kanal Plus Online koniecznie obejrzyjcie horror psychologiczny Niewiniątka, a w premiery Kanal Plus klasyczny Omen, Dzieci, czy jakikolwiek film ze słowem egzorcyzmy w tytule. Koniecznie dajcie znać, jaki horror jest waszą pozycją obowiązkową na tegoroczny Halloweenowy wieczór. Dzięki serdecznie za oglądanie, ja nazywam się Karol Gajos, Popcornerd. Do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online.